Rozmawiam z panem Jakubem Barszczem, przedstawicielem szybowcowej kadry narodowej. Jest pan absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Kiedy zaczęła się pana miłość do latania? Bo chciała się przecież chyba rozpocząć dość wcześnie. Miłość do latania zaczęła się bardzo wcześnie, już myślę, że ojciec bardzo dużo zasługę miał w tym, ponieważ był pilotem wojskowym, także od najmłodszych lat czytałem, chłonąłem wiedzę lotniczą. Podpatrywałem samoloty latające nad Białą Podlaską. No, później decyzja o pójściu do ogólnokształcącego liceum lotniczego w Dęblinie. No i tam po drugiej klasie pierwsze loty szybowcowe. No i tą pasję kontynuuję z powodzeniem do dziś. Obecnie pracuje pan jako kontroler ruchu w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Nie kusi pana czasem, żeby usiąść za sterami F-16? Bardzo często kusi. Kiedyś była taka okazja. Fajnie by było, jeżeli by te czasy jeszcze wróciły, kurczę. Żałuję troszkę, że zdrowie nie było na tyle dobre, że mogłem polatać na tych fajnych samolotach. Ale dużą przyjemność daje mi również po prostu moja praca. Możliwość obcowania z nimi, z pilotami, to jest też wspaniałe. Czy praca jakoś nie zaburza tego, że ma pan treningi również, że musi pan tutaj dużo poświęcić czasu jednak na latanie szybowca? Praca jest wymagająca, ale mamy system dyżurowy, także wszystko da się pogodzić. A latanie na szybowcach to jest element odstresowania, jak wiemy, praca kontrolera jest dość stresująca, więc jest to jak najbardziej wskazane i myślę, że bardzo dobrze robi. Czyli szybownictwo to jest to, co pan kocha. A jakie szybowce odpowiadają panu najbardziej? Na jakich szybowcach lubi pan najbardziej latać? No i w tym temacie możemy dużo porozmawiać, bo chciałbym polatać na tych najnowszych naszych orchideach, diskusach ASG, ale niestety jeszcze jestem małym żuczkiem, także muszę się pomalutko doczłapać do tego. Na razie moją orchideą jest Jantar Standard 3 Bravo. Ale jednak ostatnia konkurencja w piątym dniu mistrzostw była dla pana szczęśliwie zakończona. Ukończył ją pan na pierwszym miejscu. Drugie miejsce zajął Łukasz Błaszczyk. Czy to, że poczekaliście z zejściem na trasę, było jakąś waszą taktyką, czy było to jakoś kwestia szczęścia? Kwestia szczęścia też, ale taktyka była wyczekać. Może wyczekaliśmy troszeczkę dłużej niż to powinniśmy zrobić. Ale warunki się na tyle dobrze układały później, że była to decyzja zdecydowanie bardzo dobra. I lot wzdłuż szlaków pod wiatr, praktycznie nie odchodząc poza, nie myszkując, czyli nie tracąc prędkości. W jedną stronę pod szlakiem, w drugą stronę pod szlakiem. Ostatnia strefa troszeczkę wyczyszczona, ale tam bezpiecznie ją zrobiliśmy. Dolot też. W miarę bezstresowy, bo jak patrzyliśmy na szybowce dolatujące tutaj, to dość mocno się piloci nastresowali. Bardzo mocno dusiło. Czyli rozumiem, że była to jakaś kwestia współpracy między wami? Mieliście jakiś kontakt ze sobą? Tak, kontakt mamy zawsze. W tym wypadku wypaliło wszystko idealnie. Mieliśmy dobre informacje z ziemi na temat pogody, także ten dzień był w 100% myślę dobrze wykonany. Jeśli dopisze pogoda w przyszłym tygodniu, a być może już jutro kolejne konkurencje, jakaś taktyka na ten czas? Taktyka? Latać równo. Cały czas w pierwszej siódemce, jak to Łukasz mówi. I nie rozjeżdżać się na trasie. To jest nasza taktyka. W kupie siłę, jak to mówią. Pana marzenia, pasje na przyszłość? Szybowcy. Bop 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 b